I could stay like this forever following you. Hej, witam was w nowym odcinku na moim kanale grze The Sims 4. Ci, którzy śledzą moją grupę, wiedzą na pewno, że ostatnio zaczęłam sobie znowu pogrywać w The Sims 4. Tak, i też wiedzą na pewno, że na moim kanale będzie taka chyba dłuższa przerwa, jeśli chodzi o dwójkę. Ponieważ ostatnio kompletnie nie mam ochoty grać w The Sims 2, a bez sensu jest się zmuszać. Nie chce mi się nawet siadać do tej gry, więc sobie ją całkowicie na razie odpuściłam. A że mam ochotę pograć w czwórkę, jakoś się ostatnio znowu w nią wciągnęłam. Także tak, moja nowa przygoda ze Sims 4. Stworzyłam sobie całkiem nową rodzinę. Usunęłam mody z gry, to znaczy takie meble i tak dalej. Miałam tego pełno i zrezygnowałam z nich całkowicie. Zostawiłam tylko jedynie włosy, ubrania, makijaż i takie rzeczy. No i mam chyba jakieś tam takie mody typowo modyfikujące grę, jak jakieś dodatkowe przyjęcie, czy jakieś tam skałki, żebym mogła sobie... Ale to nieważne. To nie są jakieś znaczące modyfikacje. Jeszcze zamierzam sobie ściągnąć tego MC Commandera, czy jak to się nam zwie. Właściwie już go ściągnęłam, ale go źle zainstalowałam, więc będę musiała sobie poprawić. Gdzie ty idziesz spać? Ja tutaj przygotowałam na dzisiaj dla naszej Ivy. Ivy czy Ivy, już sama nie wiem. Co ty chcesz? Niekoniecznie. Dobra. Znowu się powtórzę, ci co śledzą mnie na grupie na pewno znają już naszą Ivy, bo dodawałam tam zdjęcia jej oraz coś tam wspominałam na jej temat. Ivy, moi drodzy, jest lekarzem i właśnie mocno się staram, żeby osiągnęła 10 poziom, na razie jest 8. Mamy problem mały, bo w naszym simowym świecie żadna panna nie chce rodzić dzieci i nie mogę spełnić tego zadania. No ale mniejsza z tym. Ona w ogóle poszła spać, ale to dobrze, bo ja dzisiaj mam dla nich wielkie plany, to znaczy John ma dla niej wielkie plany, bo on zamierza jej się oświadczyć, ona jeszcze o tym nie wie, ale tak. Jest późno, wiem o tym, no ale trudno. On jeszcze ma trochę energii, o właśnie. Więc tak na szybko dam mu, żeby coś zjadł. W ogóle nie wiem, czy nie jest za cicho ta gra dla was, bo dla mnie jest trochę cicho. Ale ściszam ją, żeby mnie było słychać. Czemu ci poznikały? On miał tutaj pragnienie, żeby ją poślubić. To smutne. Dobra, niech on zje coś na szybko. O, i jeszcze weźmie szybki prysznic. Tak, ten domek jest taki skromny, powiedziałabym. Skromnie nowoczesny. Ponieważ ja sobie ściągnęłam dom z galerii, ale muszę na niego nazbierać kasę, więc na razie mieszkamy w czymś takim. Chciałam właśnie, żeby był to szklany dom. Szklany, nowoczesny dom, właśnie tak. Ivy się dorobiła wszystkiego sama, pracując jako właśnie lekarz i zbierając skałki. Mamy też taki mini ogródek tutaj, proszę bardzo. Także jest fajnie. Ech, zjadłeś to i szybko weź na prysznic. Zostaw ten talerz, bo ten talerz to też pieniądz. Tak, moi drodzy, The Sims 4 nawet talerze są warte pieniędzy, więc puste talerze, wiadomo. Także sprzedajemy talerze w koszu na śmieci. Tak, tutaj widzę, nasz ogródek się błyszczy. Dobra, Ty się tam wstawaj, bo ja tutaj mam dla ciebie wielkie plany, kobieto, weź się przebierz. Może nie do naga. Coś ładnego. O, załóż to. Tak, właśnie. Dobra. Aha, jeszcze tak, niby mam grafikę ustawioną na wysoką, to znaczy... Nie wszystko, ale mam wysokich simów, żeby wyglądali fajnie. Ale jak widzicie, to w ogóle nie działa. Bo ci simowie nadal wyglądają jak jakieś... rozplaszczone placki, czy jak ich to tam w ogóle nazwać. Ja nie wiem. No sami zobaczcie, że są tacy nierówni i w ogóle nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym razie, no, trzeba to znieść. Trzeba to znieść i nic się z tym nie zrobi. Już umyłeś się? Dobra, wystarczy ci. Weź się ogarnij. Bo ja tutaj... Zaraz wychodzimy. Jest 22, ale nieważne. Ivy ma jutro... Nie, Ivy jutro idzie do pracy, kurczę. Ona ma na 9. Trudno, no. Nie można ciągle żyć pracą. Chodź tutaj, weź ją, zaproś na randkę. O, już ma oświadczyć, ale nie. Oświadczysz się jej na randkę. Gdzie to jest? O, jest. Zaproś na randkę. Jedź ją, zaproś na randkę. Idziesz. A John, nasz John, pracuje jako sportowiec. Na razie jest na drugim poziomie, bo on niedawno się dopiero do mnie wprowadził i dopiero niedawno mam nad nim kontrolę.
I znowu się powtórzę, ci, którzy śledzą moją grupę, w ogóle zapraszam do mojej grupy, bo jak widzicie, tam jest dużo takich ciekawostek. Link oczywiście w opisie. No ci, co śledzą, to wiedzą, że wcześniej był na horyzoncie taki pewien blondyn. Ale ten blondyn niestety był bardzo trudny, że tak to ujmę. Nie dość, że wolał rozmawiać z roślinkami niż z naszą Ivy, to jeszcze zrobił nam takie świństwo na Festiwalu Miłości, że po prostu ośmielił się flirtować z jakąś inną laską. Ivy bardzo to zasmuciło i postanowiła, że zakończy z nim wszelkie kontakty. Mimo, że ten związek nie był jeszcze jakiś mocno rozkwitły, że tak to ujmę, to i tak Ivy postanowiła zakończyć z nim wszelkie kontakty. No i koniec. On do nas jeszcze dzwonił sporo razy i w ogóle, ale Ivy jest nieugięta, nie. Powiedziała, że sobie tak nie da. A w kaszę dmuchać i koniec. Tak. Trzeba się cenić. Wiecie, chciała spędzić romantyczny czas z nim i on sobie poszedł do innej. I to jeszcze na takim festiwalu. Po prostu chamstwo. Chamstwo nawet w Simsach. Okej, moi drodzy, dotarliśmy. Specjalnie ściągnęłam tą parcelę z galerii, żeby mieli takie romantyczne miejsce. W ogóle nie wiem, jak ona wygląda, bo tu nie wchodziłam, ale zobaczcie. Piękna, urocza, romantyczna parcela. I tak, nie wiem, jak to będzie mi gra chodziła, powiem szczerze, bo ostatnio zauważyłam, że na parcelach publicznych bardzo mi się gra zacina, więc mam nadzieję, że tym razem jakoś to przetrwamy i że nic się nie będzie działo, ale dobra, dam mu tutaj trochę romantycznych interakcji, flirtuj z nią. Pocałuj. Pochwali wygląd. I znowu flirtuj. Barabara w krzakach. No zobaczymy. A my spójrzmy sobie na tą parcelę. Czy ona nie jest piękna? Fajnie właśnie jest to w czwórce, że można sobie ściągnąć z galerii takie rzeczy. I bez modów oczywiście. Można tutaj zatrudnić organistę, tak. Zatrudnij organistę. I wybierzmy sobie jakiś stolik, taki romantyczny. Nie wiem, który jest najlepszy, jak myślicie? Dobra, chyba ten, chociaż tu jest taki trzyosobowy. Ale to nic. Weźmiemy ten stolik. Tutaj ktoś też sobie przyszedł. Kazimierz Kowal i Anna Kowal. To są moi stali pacjenci w szpitalu, ja wam mówię. Zresztą może pójdziemy jeszcze w tym odcinku do szpitala, to... O, on chce z tobą poślubić, no. Ona tutaj też ma, że... Nie, już nie ma, bo nie wiem, czemu mi się te pragnienia zresetowały. O, jaka kelnerka. Vlad będzie organistą? To jest jakiś chyba wampirza restauracja, ej. Żeby nas nie zjedli. I co ty idziesz? Idziesz. Chodźcie. Ale... No już myślałam, że on tu mi usiądzie, już bym... Naprawdę, a ty dokąd? Nie ma napiwków, ty zbierasz hajs na dom, ten dom chyba kosztuje 300 tysięcy czy ileś. Chyba nigdy w nim nie zamieszkamy. Weź zamów do stolika. Zostawcie tego Vlada! I widzicie? Już mi psują, już mi psują. Ostra babunia. No, może sobie darujemy dzisiaj ostrą babunię. Wypijemy sobie coś bardziej takiego pasującego do tej romantycznej scenerii. O, sok Amora, idealnie. Obydwoje. Oraz jakieś główne danie, nie przystawki. O, szef kuchni poleca bestie z wolnego wybiegu z Sixem. Albo artystyczne rybne trio, to są te potrawy molekularne. W sumie może bym coś takiego wzięła, to chyba brałam ostatnio. Nie mam pojęcia, co im wybrać. Może coś normalnego? Weźmy sobie homara. Czy wy możecie usiąść na tyłeczkach? Bardzo was proszę. Ja tutaj mam dla was takie fajne... Nie. No nie! Oni będą stać. Jakie ćwiczpiewanie? Nie psujcie mi tutaj odcinka, ludzie!
W ogóle ten kadr, oni tutaj, o, tak zrobimy. Póki siedzicie, zrobię wam zdjęcie. Masakra, ten kwiatek. W ogóle kto taki wielki kwiatek stawia na stole, ludzie? Czasami trzeba sobie po prostu w życiu pomóc. Powiem wam. Dajmy tutaj dekorację. Proszę bardzo, taki kwiatek może być. O, w ogóle jaką on zrobił minę? Widzicie tą minę? No zakra. Okej, ja oczywiście muszę zrobić screeny, nie wiem czy wam to wytnę czy nie, ale... O Jezus, no. Dobra. Dobra. Teraz tak, musimy tutaj wykonywać z nią interakcję, bo mamy tutaj taki cel. Więc tak, okaż jej podziw. Nadal mnie rozwala, że on ma zapytaj o zawód, mimo że on wie, gdzie ona pracuje. Poznaj, tak samo właśnie to. Zobaczcie, zresztą oni mają wszystkie paski na maksa, więc ja nie kumam. Ale to jest nieważne. W ogóle patrzcie, najgorzej, poproś o pozostanie przyjaciółmi. Wyobrażacie sobie, jak on teraz to zrobił. A nie wiem, czy ona się spodziewa, że, czy on jej się oświadczy. W ogóle ożywną rozmowę musimy przeprowadzić. Właśnie mam też moda na imprezę taką, jak wieczór panieński i kawalerski, więc może też nagram z tego odcinek. Chociaż nie mam pojęcia, jak to działa, bo jeszcze nigdy nie korzystałam. Jeszcze jedna ożywiona rozmowa. Oczywiście na posiłek trochę tu poczekamy. Ivy będzie bardzo... Ivy. Wszystko jedno. Którą wersję wybierzecie? To takie bardzo uniwersalne imię. Dobra, udało się. Zostawcie tego Vlada. John, jak ty masz na imię? John. Siadaj na dupie i czekaj na to żarcie. Nie, oni muszą swoje. W ogóle ten fortepian tak tu pasuje. O, ona teraz mu zajęła miejsce, spoko. O, jest jedzenie! Co to za dźwięki? To te drinki! Wow! O, to Ivy od razu się bierze za drinka. Jest kolejna pamięteczka. No, już sam romantiko. A złe miejsce wybrałam, bo zobaczcie, tutaj te kolumny mi przeszkadzają bardzo. Ale wy tak wiecie, musicie się troszkę streszczać. A musicie rozmawiać o posiłku. Ach, te zadania. Entuzjazmuj się posiłkiem. Rozmawiaj o smaku potrawy. Już wypili te driny, matko jedyna. Ci to mają... Dobra, jeszcze raz entuzjazmuj się posiłkiem. To już będzie wszystko skończone. Szybciej tam żreć. Znaczy, a właściwie mówić, bo tam nie musicie dokończyć tego jedzenia, bo jesteście najedzeni. Znajdźmy im tutaj jakieś fajne miejsce romantyczne. Może gdzieś na dole. Jak myślicie? Tutaj może na tle tych świec. Podejdź tutaj razem. Bo on już jest bardzo zmęczony. Ale ja już zjadam. No podejdźcie tu. O Jezus, on już zmęczony. No niestety, sobie taką porę wybrałam. Ona w ogóle jutro do pracy, nie wiem jak pójdzie. Kto by się nie przyjmował? Proszę cię, pocałuję. Zróbmy sobie ścianki. Idealny kadr. Chociaż oni dziwnie wyglądają trochę. Tak się do niej przysał. Tak, weź się jej oświadcz.
teraz, bo już nie będziemy czekać. Myślę, że to jest super idealny moment. W ogóle on jakoś dziwnie wygląda w tym garniturze. Nie wiem. Proszę bardzo, oto wielka chwila. Nie zepsujcie mi tego, ja wam dobrze radzę. O nie! Stop! Boże, ja się wystraszyłam, bo tak sobie przybliżyłam i... Jeszcze dalej, o. Zawał. O, jaka szczęśliwa. Dobrze, dobrze, że przyjęła, nie? W ogóle jakie kolana wychodzą przez tą spódnicę z modów. Dobra, no patrzcie go. Już leci. Co za ludzie. Dobra, ja nimi wracam do domu, bo... A można jakoś tutaj zakończyć tą randkę? Chyba nie. Chyba nie. To daj jeszcze kwiatka. Daj jej kwiatka i... A, w sumie już mam prawie 20 minut tego nagrania, więc chyba na tym sobie zakończymy, powiem wam. Bo nie chcę, żeby to było też za długie. Ale możecie mi dać w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrała kolejny odcinek z tego, jak na przykład Ivy jest w pracy, czyli w szpitalu swoim. Także jeśli chcecie, to również mogę coś takiego nagrać. A tak poza tym, to nie wiem, czy jeszcze się z tego coś pojawi. Możliwe, że tak, bo ostatnio mam fazę na czwórkę, więc wiecie. No ale dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się, moi drodzy, podobał, mimo wszystko. Jeszcze tylko... Ona ma ten aparat, to jeszcze niech sobie zrobię selfie razem. O, ten Mortimer. Mortimer nas nie lubi, bo my go raz źle wyleczyliśmy. Co to jest? Poznaj na... Bo my go raz źle wyleczyliśmy i dlatego nas nie lubi, tak? No czasem się tak zdarza, że źle postawię diagnozę, no ale cóż. I oczywiście musieli w tą stronę się ustawić. Wow, co tak blisko, ludzie. Ale tu się jakoś dało chyba... Tym? Nie, to nie tym. Tym? Nie. Wydawało mi się, że można było... Wiecie... Odwracać, ale to chyba... Tylko tymi... Telefonami. Jak się robiło selfie samemu, o. No dobra, niech już będzie tak. Co zrobimy, nic nie zrobimy. Ale w ogóle te zdjęcia w czwórce ostatnio się robią takie czarne i w ogóle ich nie widać. I nie wiem, od czego to właśnie zależy, dlatego... nie wiem, chyba pewnie popsuły się po aktualizacji. Jak zwykle coś się musiało zepsuć, jak to w czwórce. No dobrze, moi drodzy. Na dzisiaj to byłoby tyle. Ja mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Taki z czwóreczki. Ja tam się dobrze bawiłam. Mimo... malutkich problemów. W każdym razie dziękuję wam za uwagę, zapraszam was jeszcze raz na moją grupę na Facebooku i do usłyszenia w innych odcinkach. Pa, pa! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.